Dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy. Proszę o używanie mikrofonu, ponieważ tylko wypowiedzi z mikrofonu są nagrywane oraz wyciszenie telefonów komórkowych, żeby nie przeszkadzały w prowadzeniu obrad sesji. Uprzejmie informuję, że sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na żywo. Otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Szaplinku i na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Stwierdzam na sali obecność 11 radnych, w zdalnym trybie obradujących 2 radnych. Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza, witam również wszystkie osoby, które oglądają transmisję obrad 24. sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. W związku z trwającym stanem epidemii sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość, częściowo zdalnym w trybie obradowania, zgodnie z artykułem 15ZZX ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. Szanowni Państwo, zmiany do porządku obrad, podjęcie uchwał, autopoprawki do projektów uchwał będziemy głosowali za pomocą systemów do głosowania. Radnymi obradującymi w zdalnym trybie w celu uzyskania informacji o głosowaniu przez radnego będziemy prosili o oddanie głosu, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. W sytuacji, gdy system elektroniczny zawiedzie, będziemy się łączyli telefonicznie z radnym, żeby uzyskać informacje o głosowaniu. Po uzyskaniu informacji od radnego obradującego w zdalnym trybie osoba obsługująca system wprowadzi do zbiorczego systemu głosowania informację uzyskaną od radnego o jego oddaniu głosu w celu wygenerowania wykazów imiennych głosowania radnych. Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy pan burmistrz, państwo radni mają uwagi odnośnie porządku obrad? Nie mam. Ja mam takie pytanie. Tak? Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Czy jest możliwość zadania pytania burmistrzowi? Bo tam w porządku obrad tego nie było. W komunikatach, tak. W komunikatach, tak? Tak, jest, tak, tak. Bo myślałem, że tutaj, jeśli chodzi o porządek obrad, pan ma uwagi. Nie ma, tak? Nie. Przybyło 2 radnych, czyli mamy 13 i 2 zdalnie. Poddam teraz zgłoszoną zmianę. A to była zmiana? Nie ma. Tak jest. Tutaj. Punkt 2 porządku obrad. Podjęcie uchwał. Czy państwo radni wyrażają zgodę na odczytanie w całości uchwały, a jednocześnie tytułu uchwał? Tak? Tak. Druk numer 233/20. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Czaplinek na 2020 rok. A jeszcze sprawdzimy tutaj system, czy działa. Bardzo proszę o naciśnięcie i potwierdzenie. Tak. Teraz tak. Można? Maciej? Wcisłeś? Tak jest. Czy panie i panowie radni mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Proszę, pan radny Wacław Mierzejewski. Może nie mam uwag co do przedstawionego projektu uchwały, niemniej chciałem poinformować państwa, że o tych dwóch zadaniach, które zostały wprowadzone do tej uchwały finansowej, a mianowicie w sprawie wody pitnej w Czarnym Wielkim oraz komputerów do szkoły podstawowej, rozmawialiśmy i debatowaliśmy na Komisji Budżetu i Finansów, która to komisja odbyła się 16 września i po dyskusji radni obecni na posiedzeniu jednogłośnie poparli przedłożone przez urząd propozycje zmian do budżetu, tak jak to jest zawarte w uchwale. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, to dziękuję. Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Rozpoczniemy od zdalnych. Pan Szymon Pastuszek, czy pan jest za przyjęciem uchwały? Czy pan jest przeciwny? Czy pan wstrzymuje się od głosu? Nie, czy... Dzień dobry. Dobry. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Gabryś, czy pan jest za przyjęciem uchwały, czy pan jest przeciwny, czy pan wstrzymuje się od głosu? Jestem za. Dziękuję. I proszę, teraz przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska przy 13 radnych uczestniczących w sesji oraz dwóch radnych obradujących w zdalnym trybie 15 głosami za podjęła uchwałę numer 24/211/20. Punkt trzeci porządku obrad, komunikaty. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 15 października 2020 roku o godzinie 11. W dniu dzisiejszym po sesji Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie kapituły opiniującej nadawanie tytułów honorowy obywatel miasta Czaplinka i zasłużony dla gminy Czaplinek. Kapitułę tworzą przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku jako przewodniczący kapituły, burmistrz Czaplinka, sekretarz gminy Czaplinek, przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Czaplinku. Obsługę kancelaryjną techniczną kapituły zapewnia prawnik Biura Rady Miejskiej. W związku z powyższym proszę, aby na sali narad pozostali radni pan Zdzisław Łomaszewicz, pan Sebastian Matułocz, pani Ewa Sobczak, pan Marcin Czerniawski, pani Krystyna Kryczka i pan Wacław Mierzejewski. Czy ktoś z państwa w komunikatach? Tutaj pan radny, tak? Grzegorz Gabryś, ja chciałbym zadać pytanie. Ja mam dwa pytania, bo myślę, że do następnej sesji chciałbym też jakby uzyskać jakąś taką odpowiedź konkretną. Chodzi mi szczególnie o tę wieżę naszą na naszym osiedlu, bo okazuje się, że z mieszkańcami, którzy są szczególnie zainteresowani i poszkodowani tym, co się stało, generalnie urząd prawdopodobnie nie poczynił żadnych kroków zmierzających do tego, żeby zapobiec temu, co się stało. Wieża stanęła, słuchajcie, z tego co wiem, to jest jakaś sytuacja tymczasowa, gdzie ona jeszcze nie działa. Po drugie, pozwolenie na budowę na tą wieżę zostało wydane tydzień po wydanym pozwoleniu na budowę na domu, który stoi zaraz w bliskiej odległości z tą wieżą, więc to jest jakaś żenada i nie wiem, o co tutaj chodzi. Chciałbym, żeby burmistrz, jeżeli wie, to niech mi to niekoniecznie teraz, ale na następnej sesji zda jakąś taką relację, bo to się tutaj nam mieszkańcom nie podoba. A druga rzecz, chciałem zapytać o moją interpelację, którą złożyłem w sprawie ulicy Jarzębinowej. Do tej pory nie mam odpowiedzi, a to było chyba w sierpniu. Także to są moje dwa takie pytania. Tak? Panie burmistrzu, chce się pan odnieść do pytań, czy na piśmie później?
Proszę Państwa, odniosę się na piśmie. Sprawa z tą wieżą to nie jest nowa sprawa. My jako urząd naprawdę wszystko, co jest możliwe z naszej strony, od strony administracyjnej, robimy zgodnie z tym, jak trzeba. Jeżeli są jeszcze inne mechanizmy, to bardzo chętnie bym posłuchał drogi wyjścia z tej sytuacji. Niestety, z tego co wiem, w tej chwili nie ma takiej możliwości prawnej, by można było cokolwiek jako gmina w postaci zablokowania tego uczynić. A odnośnie Jarzębinowej oczywiście odpowiemy. Nie wiem, dlaczego w tej chwili ta interpretacja jeszcze nie zostało to nie została udzielona odpowiedź. Niemniej ulica Jarzębinowa, tak jak rozmawialiśmy, chciałbym, żeby była rozłożona przynajmniej na 2 lata, żebyśmy mogli to zrealizować, jeżeli by się nie dało w jednym roku. Bo wiemy, że ulica Gdańska prawdopodobnie będzie robiona, prawda? A wcześniej było mówione, że gdyby wypadła ulica Gdańska, to będzie robiona ulica Jarzębinowa. Jeżeli nie da się tego zrobić w ciągu jednego roku, jeżeli chodzi o ulicę Jarzębinową, przy robieniu ulicy Gdańskiej, to będziemy chcieli rozłożyć to po prostu tylko na 2 lata, by inwestycja również mogła się zakończyć, byśmy mieli już też wolne sumienie, jeżeli chodzi o osiedle wiejska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 4 porządku obrad, zakończenie sesji. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu za udział i zamykam obrady 24 sesji Rady Miejskiej w Szczaplinku o godzinie 8:15.